Dobry wieczór, za nami mecz 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego przegrywają 0-1 z Zagłębiem Lubin i odpadają z rywalizacji. Z nami w pierwszej części konferencji trener zwycięskiej drużyny Dariusz Żuraw. Panie trenerze, gratulacje. Poprosimy o ocenę tego, co widzieliśmy. Dziękuję. No, przyjechaliśmy tutaj po awans do 1/8 i dużo można o meczu mówić. Na końcu liczy się to, kto przechodzi dalej. Nam się to udało. Strzeliśmy jedną bramkę na samym początku. Ten mecz miał różne momenty. Raz przeważaliśmy my, raz przeważał ŁKS. Szkoda, że nie udało się tego meczu w drugiej połowie zamknąć wcześniej, bo nie byłoby tak nerwowej końcówki, a tak przy dopingu kibiców było gorąco. Na szczęście dla nas ŁKS nie zdobył bramki. My żeśmy to wybronili i gramy dalej w Pucharze Polski. A nie ukrywam, że bardzo chcemy zajść jak najdalej. Także dziękuję. Dziękujemy, czekamy na pytania. Panie, ta druga połowa, no, dużo lepsza w wykonaniu Łódzkiego Klubu Sportowego. Myście się troszeczkę cofnęli. To była taka taktyka, czy to ŁKS po prostu nacisnął? Znaczy, wydaje mi się, że w tej drugiej połowie to poza końcówką, no to mieliśmy ten mecz pod dużą kontrolą, ale oczywiście to tak to wyglądało z ławki, poza tą końcówką, gdzie no za bardzo trochę się cofnęliśmy, ale tak jak mówię, mieliśmy wystarczająco dużo sytuacji, żeby zdobyć tutaj bramkę na 2-0 i pewnie tej końcówki nerwowej też by nie było. Czekamy na kolejne pytania. Jeżeli nie ma pytań, kończymy pierwszą część konferencji. Zaczynamy drugą część konferencji po meczu ŁKS Zagłębie Lubin. Jest z nami trener ŁKS-u Kibu Wikunia. Panie trenerze, na początku maja nie pojedziemy na Narodowy, to już wiemy. No, możemy oglądać mecz, nie? Ale nie grać. No, dobry wieczór. Pierwsze gratulacje dla Zagłębie Lubin. To oni awansowali i pogłoszenia na Puchar Polski. I szkoda dlatego, że bo momentów to graliśmy dobrze, fragmentu było równo. Szkoda, to szybko traciliśmy pierwsza bramka i ostatnia bramka, nie? Bramka, no. I skończyliśmy bardzo dobrze mecz. Mieliśmy sytuację, byliśmy na połowie przeciwnika. Jestem zadowolony o każde, jeśli chodzi o nastawienie drużyna i nawet grę, no, bo momentów bardzo dobre przeciwko drużynie Ekstraklasa. Dziękujemy za to podsumowanie. Poprosimy o pytania z sali. Dobry wieczór, Mateusz Dąbrowski, Polska. Dał pan dzisiaj szansę gry zawodnikom, którzy albo nie grali, albo byli kontuzjowani w ostatnim czasie. Był ktoś, kto przekonał pana do siebie dzisiejszym występem? Ogólnie ja myślę, że to było dobry mecz, nie? I tak, no, jak pan mówił, byli piłkarze, to ostatni nie grali dużo i wrócili po kontuzji. I tak, no, dobrze ważne dla nich, nie? Na przykład la Ricardinho, la Samu Corral, la Nacho, na Javi, było ważne grać dzisiaj takie spotkanie. I też la młode piłkarze, to Jan Kuzma na przykład, no, to dopiero zaczynają z nami i moje zdanie grał dobre mecze. Indywidualnie zapytam o jednego zawodnika, Damiana Nowackiego, czyli kolejnego zawodnika z rezerw, który wchodzi w tym sezonie do drużyny. No i trzeba przyznać, że od momentu wejścia on prezentował się bardzo dobrze, wziął na siebie ciężar gry, zaczął kreować to, co działo się na boisku. Jak by pan ocenił ten występ? No, bardzo dobre. Bardzo dobre, dlatego że Damian jest piłkarz, to jak pan mówi, jest piłkarz druga drużyna, to ostatni miesiąc trenuje, półtora miesiąca trenuje z nami i prezentuje się normalnie, równo, nie widać, to jest piłkarz, jest różnica jeśli chodzi o poziom gry, nie? I tak, dobrze grał, miał bardzo dobra sytuacja brankowa. Szkoda, to nie strzelił, ale też wygląda dobrze na każdy trening. Jak na przykład dzisiaj nie grał Marcel Sołek, ale też wygląda dobrze. No. To ja dociągnę to pytanie, 120 minut, dobry wieczór.
20 minut dla Nowackiego to nie było przetarcie przed Polkowicami? Jest to... Jeszcze raz? To 20 minut Nowackiego to nie było przetarcie przed Polkowicami. Czy pan nie chce tego znać z Polkowicami? No może być. No może być dlatego, że no, jest piłkarz, to jak mówię, nie? Trenuje normalnie z nami i my... Może, on może grać, może być na skład i może grać, no. Wszyscy skończyli zdrowi w tym meczu? Chyba Nacho miał jakiś problem, dlatego że robiliśmy zmianę. Nie wygląda źle, ale zostali chyba ok, no. Nie było żadnego problemu. Zagłębia dużo gra piłką, tak jak Jastrzębie, jak Kracia Stachowa, jak GKS Tychy. Te drużyny panu trochę mniej leżą niż takie grające standardową ligową piłkę? Czy ja wolę taki grę ze pytania? Już panu się nie gra trochę z nimi trudniej, patrząc na wyniki oczywiście, bo nie na sam siebie. Nie wiem, oczywiście była balka na piłka, nie? Oni też byli fragmentu to grali dobrze, też fragmentu to my graliśmy dobrze. Przede wszystkim czasami było inne tempo gry, nie? Inne tempo gry i to da taki liga jest zawsze, kiedy jest poziom wyżej, to jest tempo gry wyżej, nie? Ale moje zdanie, skończyliśmy mecz bardzo, bardzo dobrze i też było taki... No bardzo podobnie, jeżeli chodzi o my chcieliśmy grać w tył, otwarcie gry, oni też, my chcieliśmy robić wysoki pressing, oni też, taki walka na piłkę. No. No, czuje pan niedosyt po tym wyniku? No bo wydawało się, że ten zryw w końcówce meczu, tak jak w niedzielę dał Widzewowi wyrównanie, dzisiaj też mógł się dla was zakończyć bramką, ale to się niestety nie udało. Niestety nie, no ale byliśmy bardzo blisko, no. Byliśmy bardzo blisko. Też, nie, takie sytuacje, nie, ostatni mecz, de 6 minut doliczony czas, dzisiaj tylko 3, dla mnie to było naprawdę za mało, kiedy na moment, kiedy lepsze graliśmy i byliśmy na pole karne przeciwnika, no. Byliśmy bardzo dobre sytuacje bramkowe. Schodziliście z boiska, to dyskutował pan sędzią. To sędziowanie dzisiaj nie stało chyba na najwyższym poziomie, co? Ja nie lubię rozmawiać o sędziami, dlatego nic nie da. Ja bardzo szanuję sędzia dzisiaj. 0-1, gratulacje na Zagłębie. Tyle dla mnie było karne dla Kelly Czufu. Na żywo są sytuacje, to nie wygląda to samo na powtórkę niż na żywo. I dla mnie na żywo było ewidentne, ale okej. Z sędziami dzisiaj bardziej lubili pana asystenci dyskutować. Dwie żółte kartki, jedna Marcin Pokorzała, druga Paweł Drexler. Wy chyba na ławce rezerwowych macie taki trochę temperament, jeżeli chodzi o te dyskusje z sędziami. Jesteśmy na 180, tego jest, no, no ale moje zdanie zawsze z szacunkiem i chcemy najlepsze dla drużyny, chcemy najlepsze dla UKS i to jest piłka i tylko to, no. Dla mnie zachowanie staw szkoleniowy jest bardzo dobre. Jan Pęczak, IWPL. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja zapytam o Flavio Moreno, bo wiemy, że to jest piłkarz, który ma duże możliwości techniczne, szybkościowe, ale co zrobić, żeby tego atuty więcej przynosiły korzyści dla drużyny? Dla mnie Javi... Dobry wieczór, pierwszy. Dla mnie Javi jest, no jak pan mówi, jest dobry, bardzo dobry piłkarz dla nas, bardzo ważny piłkarz dla nas. I dopiero wraca po kontuzji, nie? Dla mnie taki... Kiedy on gra, są inne rzeczy na boisku i to jest ważne. Dzisiaj była taka sytuacja, to ja mówiłem do niego, obserwa, nie? Uderzenie z dystansu brakowało, nie? On szukał. I też chyba mówiliśmy, nie pamiętam kiedy, mówiliśmy o... Piłkarz obcokrajowców potrzebuje czas. Czas do aklimatyzacji na inny kraj, inny język, inny styl gry, dlatego okej, gramy piłką, ale jest
piłka w Polsce jest bardziej fizyczna niż w Hiszpanii, nie? Nawet teraz aklimatyzacja też na pogoda, nie? I my jesteśmy zadowoleni z Javi. Dopiero jest z nami 4 miesiące i ja mam nadzieję i to będzie bardzo, bardzo ważny piłkarz dla UKS, nie tylko w tym roku, czyli na przyszłość. Długo pan próbował z Szeligą i z Bąkowiczem na bokach, długo się nie udawało, bo ten Szeliga był w gorszej dyspozycji, dzisiaj to wyglądało bardzo dobrze. To tak jak z Rygardem był, zadziałała głowa, czy to efekt jakichś małych zmian w taktyce? No, dla mnie Szeli to jest bardzo regularny piłkarz, bardzo. Oczywiście są meczu to gra lepszy jak każdy piłkarz, ale jest bardzo regularny. I przede wszystkim teraz jest taki moment, to widać, czuje bardzo dobrze fizyczne. Widać to czuje fizyczne, takie zwiesie trochę, nie? I jeśli chodzi o Mateusz Bąkowicz, dla mnie jest piłkarz dużo potencjalu, dlatego że na przykład ta sytuacja to robił ostatni, on dobrze czyta grę, jest szybki, dobrze gra te techniczne, dla mnie to dopiero zaczyna jego kariera, ale dobrze trzymamy się Liga i Bąko z nami. Na tle dwóch zespołów ekstraklasy i lidera pierwszej ligi wyglądaliście bardzo dobrze. Uda się zachować tę koncentrację teraz na Beniaminka pierwszej ligi, czy po prostu musicie już awansować i grać z tymi lepszymi terminami? No, dopiero rozmawialiśmy teraz w Sanni. To potrzebujemy już od jutra, jutrzejszy trening, być skoncentrowany, dlatego gramy bardzo ważny mecz, sobota, bardzo ważny mecz. I potrzebujemy najlepsza wersja każdego z nas. Pirulo i Rozwandowicz byli poza kadrą, żeby odpocząć, czy coś się tak jest? No, są dzisiaj, dla mnie nie ma taki pierwsza, druga drużyna, to jesteśmy drużyną, jest jedno. I dzisiaj byli inne piłkarze niż z Bisewódź, ale nie było. Oni mogli grać dzisiaj. Nie ma taki, byli kontuzjowani. Pirulo na początku tygodniu miał taki problem, jeśli chodzi o ten jak się mówi? Ten kick. Zbicie, ale dziękuję. Ale nie będzie, nie będzie miał, mam nadzieję, że nie będzie miał żadnego problemu do grać w sobotę. Nie ma chyba więcej pytań, w takim razie kończymy konferencję i do zobaczenia na sobotnim meczu z Górnikiem Polkowice.